Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj chcę przedstawić Wam produkty, których używam do pielęgnacji mojego syna Adasia. Jak ktoś mnie ogląda pierwszy raz, to Adaś ma w październiku skończył roczek, czyli 16 miesięcy, jeżeli dobrze liczę, no chyba robi 4 miesiące, jakoś tak. No i będą to produkty, które używam praktycznie od jego urodzenia. Czyli, no wiecie, czasami są produkty, które się używa dla niemowlaka, dla noworodka inne, dla niemowlaka inne, dla już dziecka ponadrocznego inne, a ja mam akurat przeważnie takie produkty, które właśnie używam od jego urodzenia. I ja stawiam ogólnie na naturalną pielęgnację, na dobre składy, ale staram się nie wydawać na to kupy kasy. Zaraz Wam właśnie powiem, podam przykłady. I takimi moimi wyroczniami, można powiedzieć, po prostu osobami, od których czerpię tą wiedzę, bo sama no, trochę już się znam na tych składach, ale jednak wiecie, te nazwy nie są takie proste i czasami czytając nie jestem pewna, więc żeby było szybciej, to przeważnie robię tak, że wchodzę sobie albo na bloga Sroki.o, albo na bloga PiggyPeg, albo na ta Agnieszka z Kosmetologia Naturalnie ma i bloga, i kanał na YouTubie. I to są właśnie takie trzy podstawowe osoby, no tam Piggypeg to jest duet, trzy podstawowe źródła, z których korzystam przy doborze właśnie pielęgnacji dla Adasia. I jeszcze na koniec też pokażę Wam trochę akcesoriów, stwierdziłam, że mogę to przy okazji wrzucić do jednego filmiku. Dobra, to zaczynajmy. Jako pierwsze będą pieluszki. I tak, ja używam Baby Dream Fit and Fun. I powiem Wam, Adaś się urodził, zaczęłam się zastanawiać, jakie pieluchy będzie używał. No oczywiście chciałam, żeby były jak najbardziej wiecie, no na niej powiedzmy szkodliwe, naturalne, z dobrym składem. No ale jak się okazało i pewnie jak większość z Was wie, takie naturalne pieluchy są dosyć drogie. Także stwierdziłam właśnie na blogu Sroka, ona pisała, że jej zdaniem takie pieluchy powinny spełniać trzy warianty, czyli być bezzapachowe, nie wybielane bezchlorowo i być całkowicie gładkie. No i z takich powiedzmy tańszych, łatwo dostępnych pieluch, to właśnie takie są Baby Dream, już Wam pokazuję. Czyli tak jak było mówione, mają być możliwie jak najbardziej białe, wiecie, nie mają tutaj jakiś tam tego nadruku. Raczej też nie pachną. No i właśnie pisze na opakowaniu, że są wybierane bezchlorowo. Teraz aktualnie Adaś używa czwórki. Jak nie ma już tych czasami, no to kupuję te drugie z Baby Dream. No ale one już są właśnie, tam nie pisze na opakowaniu, że są wybierane bezchlorowo. Nie wiem, czy właśnie kiedyś mi się wydaje, że było, a teraz nie ma, albo nie wiem, albo się mylę, ale też są właśnie całe w nadrukach. No a z takich super składowo biodegradowalnych, dostępnych w Rossmanie są te Bambi Boom. Tak samo te wszystkie kryteria są spełnione. Właśnie mam, został mi ostatni, skończyła mi się paczka. No i wiecie, długo się wahałam, czy trzeba używać tych niby tych spoko z Baby Dream, czy postawić jednak na te całkowicie takie, wiecie, naturalne. No ale nie oszukujmy się, w promocji te są ponad dwa razy droższe od tych z Baby Dreama. Wymyśliłam sobie taką swoją metodę, żeby był i wilksyt i osacała, że w dzień będzie nosił tamte pieluszki, a na noc, żeby mu tak pupcia odpoczęła, całkowicie pooddychała i żeby miała takie, wiecie, spokojne sumienie, właśnie kupuję mu te z Bambi Boo. Jeśli chodzi o chusteczki, teraz aktualnie mam Baby Dream te 99% nasączone wodą. Używam właśnie głównie z Baby Dream, a powiem Wam, że u mnie bardzo dużo schodzi tych chusteczek. Naprawdę ja potrafię paczkę chusteczek mieć na 2 dni, bo wiecie, ja na przykład przecieram tym wszystko, a Adaś
Adasia karmię, to Adasia. Jak mi to porozwala po podłodze, to nie chce mi się, wiecie, latać, szmaty moczyć, tylko tym to wycieram. Także staram się właśnie kupować tanie te chusteczki, no ale z dobrym składem, żeby po prostu nie było mi szkoda. Powiem Wam, wiem, że był taki wielki boom na water wipesy, no ale jednak w promocji chyba dychy się daje za paczkę. Także no, dla mnie to jest stanowczo za dużo, no tym bardziej, wiecie, jak ktoś używa tylko może do dziecka, to spoko. Chociaż dla mnie i tak po prostu, jeżeli coś ma dobry skład i przystępną cenę, no to ja na takie coś stawiam. Używam jeszcze tych Sensitive, czyli też są zielone, bo niebieskie już ponoć nie są fajne, także to Wam od razu powiem. Po prostu, które są przeważnie właśnie na promocji, to biorę albo te 99% wody, albo te zielone Sensitive, niebieskich nie. I powiem Wam, kiedyś wzięłam tak na próbę, mówię, a ciekawe, czy są te chusteczki droższe, lepsze, i się szarpnęłam na wtedy Tami i wzięłam jakieś tam zapachowe. Kurczę, nie pamiętam, jaki to był zapach, ale coś tam było, tak jakby wisienka narysowana, nie wiem, jakiś taki czerwony owoc czy kwiatek. Powiem Wam, był to tak straszny zapach, tak chemiczny, że naprawdę mi się aż od niego autentycznie robiło niedobrze i mnie mdliło, gdzie ja jestem osobą, której naprawdę mało co jest w stanie obrzydzić. Naprawdę jestem taka, nie jestem jakaś taka wrażliwa. No a tamte miały po prostu jakieś miały, no niby był to zapach jakiś właśnie owocowy, chyba taki bardziej owocowy, ale tak mdlący, że nawet mój mąż stwierdził, że no bardzo ciężki zapach. Także jeśli chodzi o chusteczki, to. Jeśli chodzi o pielęgnację ciała, to jest z Baby Dream żel do mycia ciała i szampon. Pisze, że też go można stosować jako płyn do kąpieli. Ja wybieram przeważnie te z pompą, żeby, wiecie, jak myję na siebie rączki czy coś, łatwo mi było go wypompować. Używałam też z AA, ale z AA tu jest pół litra, a 400 ml było dwa razy droższe, a nie zauważyłam jakoś lepszego działania z HIPA, albo wiecie, albo też właśnie ten żel pod prysznic, albo płyn do kąpieli. Nie zauważam żadnej różnicy, także po prostu biorę to, bo wiem, że ma dobry skład i jest w przystępnej cenie. Z oliwek teraz mam akurat naklejka taką. Z Baby Dream tu jest Extra Sensitive, są też te niebieskie i z tego co się orientuję, to właśnie zawsze sobie patrzę na te trzy źródła, o których Wam mówiłam, ale z tego co się orientuję, chyba wszystkie oliwki z Baby Dream są dobre, także ja stosuję zamiennie. No i oczywiście oliwka z HIPA, która jest kultowa, też ma, aktualnie mam, ale jest u moich rodziców została, także no oliwka albo Baby Dream, albo HIP. Jest spoko. Z pielęgnacji twarzy mam teraz dwie takie rzeczy. I tu jest pierwsza rzecz z Baby Dreama, której nie polecam. O, to jest taki krem. Krem do twarzy, chroni skórę przed utratą wilgoci z woskiem pszczelim i pantenolem. I powiem Wam, on jest strasznie tępy. Jak go się daje na buzie, to nawet sobie kiedyś samego stosowałam, mówię, nie wiem, zobaczę na sobie, ale jest taki tępy, w ogóle nie daje takiego uczucia nawilżenia, także tego no, nie polecam. A teraz ostatnio właśnie na zimę wahałam się, czy kupić Adasiowi, wiecie, ten bez wody, bo teoretycznie mówi się, że dziecku powinno się na skórę aplikować krem bez wody, jeżeli jest poniżej 0 stopni, no ale umówmy się, czy u nas było w tym roku jakoś dużo razy minus 0 stopni, no powiem Wam, nie przypominam sobie, także stwierdziłam, że nie ma to sensu i kupiłam mu taki skip, taki wiecie, najzwyklejszy w tym takim słoiczku, wiadomo, że może aplikacja średnia, bo trzeba to otwierać, no ale zapach fajny i od razu to będzie taka fajna, będzie taka świecąca, promienna, widać, że nawilżona. Także ten polecam, tamtego nie. No i w sumie to by było z kosmetyków. Teraz przejdźmy do akcesoriów. Jeśli chodzi o mycie zębów, to szczoteczki mam z Baby Dreama też. Jak widzicie, ja bardzo lubię tego Baby Dreama, no ale dla mnie jest to firma z dobrymi składami i z niską ceną jak za te dobre składy. Także właśnie najbardziej się skłaniam ku tej firmie. I najpierw umyłam taką. Będzie to jest taka silikonowa, wsadzona na palec.
A teraz mu myję. To jest taki dwupak z Baby Dreama. Ta ma taki dziwny kształt. Ona że jest, powinna być jako z tych dwóch, jako pierwsza stosowana już taka edukacyjna. Tamta już jest taka normalniejsza, ma takie włoski. Też takie jakby silikonowe, ale jest na patyku. Powiem Wam, Adaś jest bardzo negatywnie nastawiony do mycia zębów, naprawdę. Co by się mu nie robiło, już powiem, czasami mu na siłę myję, żeby chwilę mu umyć, bo no, ciężki przypadek do mycia zębów. I właśnie najpierw stosowałam to jak najbardziej spoko, ale potem stwierdziłam, że może jak będzie sobie sam mył i będzie miał na patyku, to wiecie, to może będzie gdzieś jakiś bliższy, bardziej samodzielny i bardziej mu się będzie chciało myć te zęby. No, na razie nie zauważyłam jakiejś znacznej poprawy, więc no niestety muszę go trochę przymusić. I pastę do zębów właśnie nie mam, bo zostawiałam u mojej mamy tą szczoteczkę, tą drugą, której używałam, bo tej nie używałam. I pastę to jest z ziai, z takim bobrem, Eugeniusz się nazywa. No i ona ponoć ma właśnie spoko skład, bo już tam inne, jest jakaś inna taka, wiem, że taka żelowa, bo tam jest taka, wiecie, kremowa, a tam też jest inna taka żelowa, to że już ponoć nie ma dobrego składu. Także z ziai, na pewno ten Eugeniusz ma fajny skład. Nożyczki, to był zestaw z Baby Ono, nożyczki, pilniczek i takie cążki małe. Cążki mi się zgubiły i bardzo nad tym ubolewam, bo powiem Wam, ja jeżeli u mnie jak obcinam paznokcie u rąk, to tylko i wyłącznie nożyczki, a jak obcinam paznokcie u nóg, to tylko i wyłącznie cążki. No tak to u mnie jest. Wiem, że ludzie różni, że dużo osób woli cążkami paznokcie u rąk, a ja jakoś wolę właśnie nożyczkami, a u nóg wolę cążkami, bo wiecie, jak tak obcinam u nóg, to jednym uderzam drugi palec, a ja przeważnie obcinam Adasiowi na spaniu, także go to wybudza, że go tam dziubię. Także no tylko właśnie zgubiły mi się cążki i chyba będę zmuszona kupić nowe. I do tego był pilniczek, powiem Wam, na początku stosowałam pilniczek, wiecie, żeby tak idealnie było wszystko, ale no już trochę mi to potem czasu zajmowało, najpierw obciąć, potem opiłować, także teraz faktycznie pilniczka nie używam, skupiam się na ładnym, równym obcięciu paznokci. Ale jak najbardziej spoko. Właśnie ostatnio u rodziców byłam i zapomniałam wziąć nożyczek, obcinałam paznokcie i powiem Wam, dla dorosłych już nożyczkami nie było tak prosto, bo te mają tak cieniutkie krawędzie, także tak, jeśli chodzi o higienę nosa, to aspirator z nosa Frida też polecam. W sumie nie miałam styczności z niczym innym poza gruszką, ale jak pewnie wiecie albo nie wiecie, ale no, gruszki nie są polecane. Mówią, że wiecie, bardzo ciężko jest to wyczyścić w środku, pleśni się tam zagnieżdża, a to łatwo się czyści. Te filtry tu niebieskie właśnie dokupiłam sobie w aptece wymienne i wymieniam, no piszę na opakowaniu, że przy każdym wyciąganiu nosa, wiecie jak to, tak samo jak maszynka jednorazowa jest jednorazowa, a chyba nikt tak nie stosuje. No wiecie, co jakiś czas tak po prostu odczułam potrzebę, to wymieniam to. No bo są te jeszcze te katarki chyba do odkurzacza i powiem Wam, wiem, że dużo osób mówi, że czy mózgu dziecku się nie wyciągnie przez ten odkurzacz, to o to bym się raczej nie bała, tylko ja sobie zawsze właśnie pomyślałam, jak na przykład dziecko w nocy, właśnie tak jak jest chore, ma katar, to trzeba targę cały ten odkurzacz, szumu na całą salę, cały dom narobić, no nie wiem, po prostu jak to woli, ale ja mam to i jestem z tego zadowolona. Szczotka do włosów, to jest z Lulelove i ona się dokładnie nazywa, bo tam są różne, przynajmniej jak kupowałam, były różne modele i to jest, nazywało się miękka szczotka z koziego włosia i powiem Wam, ja jej za bardzo nie używałam, myślę, że w sumie jak teraz to wziąłam, to sobie o niej przypomniałam, to może teraz będę ją używać, bo Adaś miał taką ciemieniuchę. Też miał alergię, że miał całą głowę miał pokrytą taką suchą skórą i moja położna mi poleciła, żeby wyczesywać mu to, wiecie, tak pod włos miękką szczoteczką do zębów, no bo jak ten próbowałam, no to naprawdę praktycznie nic nie schodziło. Ona jest najbardziej fajna, przyjemna, także wiecie, takie o, jak ktoś nie ma problemów ze skórą głowy, w sensie dziecko, to myślę, że jak najbardziej będzie spoko, no ale że Adasiowi no to była za miękka, żeby cokolwiek wyczesać, to no, została zapomniana i wyczesywałam mu to tą szczotką do zębów, szczoteczką zębów, ale taką miękką. Także teraz może wrócę do
tego, bo mu się skończyły problemy z głową, z górą głowy. No i ostatnią rzeczą, no potem będzie taki, coś jeszcze powiem, ale ostatnią rzeczą, którą sobie naszkowałam, to jest termometr z Geraderm. Powiem Wam, ja jestem taką osobą, która wszystko musi sprawdzić, zanim kupi. Mało kiedy kupuję jakieś takie, wiecie, rzeczy, że nie poczytam, czasami nawet mnie to męczy, bo mówimy, a musimy kupić, na przykład teraz jesteśmy na etapie kupienia fotelika do auta. Ja nie zrobię tak, że kupię, kto pierwszy lepszy, no może jest to dobre, ale też, wiecie, ja muszę siedzieć, czytać, a wiecie, ile ludzi, tyle opinii, te rankingi, to nie wiadomo, czy to prawda, czy reklama, także zanim ja coś kupię, naprawdę muszę to przeanalizować. Właśnie byłam w ciąży, to ja sobie tak myślałam, co ja robiłam całą ciążę, wiecie, nie miałam ani dziecka, ani do pracy nie chodziłam, a teraz myślę, że chyba 3/4 mojej ciąży spędziłam w poszukiwaniu najlepszych rzeczy dla swojego dziecka, no ale wiecie, wtedy miałam czas, teraz jakbym miała drugie dziecko, to na pewno bym tego czasu nie miała, także to sobie poczytałam, to moje. No i ten termometr ogólnie chwalili jako taki w miarę, wiecie, prawdopodobny, dające prawdopodobne wyniki, bo niektóre są takie, że wiecie, zmierzycie, a wynik nie bardzo rzeczywisty, no to chyba niby takie czegoś nie chciał. Ja to kupiłam, no ale to już było ponad rok temu w aptece Gemini tej internetowej, jakoś koło stówki kosztowało, chyba nawet 90 coś. No a teraz Wam bonus pokażę, który mam dzisiaj na ustach. Tak, usta mi się trochę świecą. I to jest Zziaj Lanomaść na brodawki. Powiem Wam, że ja w ogóle nie miałam żadnego problemu, jeśli chodzi o moje brodawki podczas karmienia. W ogóle nie miałam problemu. No raz mi się taki przydarzył, że mi się zrobił zastój na cały rok karmienia. Także uważam to za sukces. I nie miałam żadnych problemów, Adaś mnie nie, Galus, nic by się nie działo z tymi brodawkami, także tego nie używałam, ale tak mi się ostatnio przestrzeliła usta i już nawet moja pomadka z Altery, którą zawsze uwielbiałam, średnio sobie daje radę. I właśnie to ostatnio znalazłam, no i powiem Wam, chyba trzeci dzień smaruję i widzę efekt. Także jeżeli Wam się nie przydała do tego, to do brodawek, to zawsze Wam się może przydać do ust. Dobra, to by było chyba wszystko, co chciałam Wam pokazać. Mam nadzieję, że filmik okazał Wam się przydatny. Zapraszam również do innych swoich filmików. Dzięki za oglądanie. Następnego, pa!